Czym gramy? Ha! Confessor, Prisoner, Samurai. Nie no, stary hero, oczywiście, bo on ma siły najwięcej. Body type. A, hopa robimy. Name, ludolog. To jest porządny premium skin. Tak mi się wydaje. Ludolog. Vlad Palownik. Powiedzcie mi teraz tak, czaty. To jest giga ważne. Jaki typ gameplayu Seldena byście preferowali? Co mamy do wyboru? Możemy zrobić all bosses. Możemy zrobić po prostu przeglądnięcie wszystkich bossów, czyli piękny all bosses. Możemy zraszować grę i przejść do grania w jakiś lepszy tytuł niż Elden. To też definitywnie. Chyba zrobimy sobie taki run, żeby zabić wszystkich 156 bossów. 306, tak? Ilu ich jest? To jest pierwszy boss, nie? Widzowie. Jak się z nim walczy? Tak? Czemu skaczesz? Wiecie, że oglądacie ten stream Seldena na własną odpowiedzialność? Jesteście na to gotowi? Ile razy ukończyłem Eldena? Raz. Grałem w niego dwa razy, ale za drugim razem nie doszedłem już do końca. Miałem kurwa dość. Dobra, i teraz świetny gameplay Seldena, czyli przebiegnięcie po konia. Biegniemy. Essa. Przygotujcie się teraz na godzinny setup phase. Zbierania kilku różnych rzeczy. Plan jest taki. Zebrać upgrade'y... flaszki. Zebrać broń z pierwszego bossa. Jak nie w tę stronę? Co wy gadacie? Nie no, dobrze biegnę. Dobrze biegnę. A ja się zastanawiam, czy sobie nie przybindować skoku pod analog. Pamiętam, jak pierwszy raz grałem w Eldena. To jest gdzieś na początku taka skrzynka, która cię do tej czerwonej lokacji tepa, nie? Dobra, mam konia. Przypisywanie konia. O, chłopie. Jak się z Eldena korzysta? Tu! Switch. Okej. Okay. Koń. Okej, okay, essa. To teraz tak. Mapa. Jak się przybliża tym? Tu mam mapę. Chyba nie? Jest tu mapa. Dobra, jest gitara. Okej. Okay. Oj, dobra. W którym jestem miejscu? Tu mam dwa golden seedy po drodze. Dobra, jechana. Dobra, tak dał. A tu chyba jest sacred tier, nie? W tym domku. I tu jest w ogóle ognisko. Dokładnie. Mogliby dać cooldown na konia, jak w Diablo 4 mogliby. No, byłoby definitywnie o wiele lepiej. Są środki. Ona to daje? Siadanie bokiem. Dobra. Gdzie jest kolejny? Tak, ja się mogę tepać, nie? W Eldenie, na samym początku już. Jedziemy tu, po kolejnego Golden Seeda. Uwielbiam odpalić Eldena na samym początku i mieć tak długi setup face. Teoretycznie nie muszę tego robić, ale będę grał Starfistami. No ale Starfisty to raczej dość późny etap gry, nie? A na początku zaraz zobaczycie. Widzowie, spokojnie, nie chcę wam zaspoilerować. Jak obstawiacie, czy będę grał na samym początku? Ja już... To będzie broń, którą zanim kogokolwiek zabiję, w sensie zabiję jednego bossa i ją wyciągnę. Bloodhoundem? Nie wiem, kurwa. Całkowicie szczerze, to nie wiem nawet, jak się to nazywa. Mój plan jest taki, żeby zagrać broniami, no nie? Które są... niedostępne. Które są niedostępne w innych Soulsach. To będzie Cursed Greatsword. O, tu jest zajebisty teleport, nie? To nie jest item, to jest po prostu Church of Marika, nie? W sensie Church of Marika. A nie, patrz, to był item. A może ktoś ci dołączyć i dropnie jakieś broni ulepszone? A czemu miałby to robić? O kurwa, ty, okradanie grobów, to jest to. Ej, to jest ten cmentarz, gdzie na speedrunach pierwsze biegnął? Może ktoś grę w ogóle za mnie przejdzie? Chce ktoś grę przejść za mnie, jak coś? Tam jest Triava, ten? Tri Sentinel. Ej, ja tu zdechnę. Nie, jak zejdę tym. Muszę się spuścić, ale powoli. Essa. Są kolejne groby. Ty, no ja chcę skakać i sobie schodzę z mounta. Kurwa, wilki jakieś. Ja tu na deszczu. Wilki jakieś.
Kto będzie zaangażowany w zapamiętywanie, co ja podniosłem, czego ja nie podniosłem? I znowu sobie znalazłem. A ja teraz podnoszę seedy. Seedy to jest ilość flaszek, a Sacred Theory to jest siła flaszek, nie? Jak już tu jestem, by się przydało to jakieś ogniska wziąć. Ja nie. Okej, okay, dziękuję widzowie. Jest ognisko. Nie trzeba nie siadać przy ognisku. Essa. Dobra, co teraz, widzowie, co teraz? Podnieś mapę. Ile mogę talizmanów na samym początku mieć? Chyba jeden albo dwa, nie? Rabini są podzieleni. Nie w tą stronę. Tu jest chyba Axe Talizman gdzieś, nie? Tak mi się wydaje w okolicy pod Charged Ataki, ale nie mam pojęcia gdzie. Ground Slam. O! To jest dobre, ataki dupą. Niedźwiedź. Cookbook. Okej. To jest chyba Church of Marika, tak mi się wydaje, nie? A gdzie jest Wondrous Physic pierwszy? I ja od razu będę mógł w Wondrous Physicu dwa elementy do niego dać? Nie, no prosta jest ta mapa. Tak w sumie schemat biegania tu nie jest jakiś taki giga duży imo. To jest. Crimson Crystal Tear. Wondrous Physic, okej. Okay. Sacred Tear. Gitara. To jest survival, to jest gra wyścigowa. Trochę tak jest. Need for Speed, tylko z koniami. Chyba czerwony. Co, nic nie wydropił? A nie, bo on chyba flaszkę regeneruje czerwony. Czyli do Green Turtle Talizmana, widzowie, trzeba robić jakieś questa, bo widzę, że on jest tu dokładnie. A to jest talizman na staminę, więc ja bym go bardzo chciał. Nie trzeba. Dwa klucze. Jeden czy dwa? Bo to mi giga OP brzmi. On 17%. Jeden, dwa. No i rabini są podzieleni. Dwa na bank. Dobra, to ten odpada. Spite Cracked Tear. Pod drzewem jest. Czyli szybko potrzebuje drugi klucz. W pierwszym kościele jest do kupienia. Drugi klucz zaraz obczajmy. Widzowie na YouTube zostawcie lajka. Zajw dobrze mówi. Ile ja mam wreszcie tych? Bo nie doszliśmy. Mam jednego talizman poucha. Po co ja teraz idę? Bo do Wondrous Fizyki, nie? Tak, tak. Okej, okay, Spike Crack. O! Ty, tu są w ogóle dwa. Przydałby mi się w takim razie jakiś talizman, widzowie. Nie będę takim zjebem, nie będę biegł chyba po tego. Czy widzowie biegniemy po Radagon Seala? Jak bardzo chcemy zepsuć grę? Biec po Radagon Seala, czy mieć to w dupie? Czy być typowym eldenowskim zjebem i pobiec po Radagon Seala, czy raczej to przemilczeć? Chcemy, czy nie? To do was, widzowie, należy decyzja. Ja bym to chyba osrał. Psujemy bardzo. Radagon Seal on tylko na początku jest dobry. Tak mi się wydaje. No bo on potem zwiększy ci damage. Nie pierdolę, idę po broni. Cursed Greatsword jest tu, nie? Ej, a kowal, poczekaj. Jestem przy ognisku, jestem. Gdzie jest pierwszy kowal w tej grze? Tu chyba. Bo Cursed Greatsworda ja będę ulepszał Sombersmithing Stone z nami. Tak mi się wydaje. Kowal jest w twierdzy, w sensie w round table. Smithing Stone, a to jest po prostu merchant. Co on ma takiego? Nic nie ma. Kiedy dostajesz zaproszenie do table'a? Ja mogę się już tam wytepać? Nie, nie mogę. Mam kowadło, ale... A, ja mogę sam z siebie, ale essa. Dobra, ja sobie ulepszę tego Battle Axa. Zrobimy tak. Ulepszy se Axa na plus jeden. Większej ilości to mi się nawet nie chce podnosić. Wondrous Physica sobie dostroję. Okej. Okay. Użycia. Okej. Okay. I breakery. Toktumelina. Ta, nie zaprosi mnie już? Ale dobra, w sumie tego nie potrzebuję. Amuletu, talizmanu żadnego nie mam. Fabułka. Fabułka, fabułka. Dobra, potrzebuję jakiś amu. Jaki jest dobry amu na początek? Green Turtle? Nie no, Green Turtle by był najlepszy. Tak mi się wydaje. No, Green Turtle by był najlepszy. To muszę ten kupić, widzowie.
to muszę kupić sobie Stone Sworda po prostu drugiego, albo znaleźć go. Ale na ten amu na regen staminy mi się wydaje jakiś totalnie broken. Jak sobie tak przyglądałem na szybko. Oho. Oho. Chyba się teren doczytywał, co? Jest, jest, co? Wejście pod ziemię. Wasz stary to jest pod ziemię już chyba. Dobra, idziemy po broni. Ale ja chcę pierwsze talizman z żółwia. Czy Elden to jest takie łatwe gówno? Nie no, Elden mechanicznie jest trudniejszy od innych Souls-like'ów. To jest najtrudniejszy Souls-like od From Software mechanicznie imą. Jakie wy widzowie macie zdanie na ten temat? A ja może zagram tak, jak będę udawał, że gram pierwszy raz. Żółk, co on robi? Chcieliście, żebym ja obejrzał, jak random Bruce grał w tego, w Eldena, na streamie. Nie obejrzałem tego, ale obejrzałem se offline. Gdzie jest widzowie ten miecz? Ja chcę starfisty. Możecie mnie poprowadzić do starfistów? Kappa? Poczekaj, który to będzie? To będzie ten? Są żółwie, jest Impsil Statue. Chyba ten, nie? Mówiliście, że dwa są potrzebne. Pa, żółwie. Normalnie żółwie, stary. Yes, essa. Equipment, dobra. Czym się chodzi do menu, widzowie? Jak przyzwać konia? Jak zbindować konia? Nie wiem, jak konie zbindować. Czym się bije? Jak ciężki jest ten boss to dropiący? Dać radę chyba dam, ale to jest ciężki boss, czy nie? Ah, lubię to pompowanie konia. Biegniesz i i pompujesz go. Wy się przyzwyczajcie do tego, że ten cały stream będzie wyglądał. Czy jest Suicide of Grace? Jak się tu dostać? Gdzie to jest? Ciężkie to jest? Ej, ale dlaczego ja mam tylko plus jeden Crimson Tira? Ja nie mógłbym robić tak. Na przykład ten setup, który teraz zrobiłem, dla mnie to już jest za dużo, to już jest nudne. Czym się skacze, widzowie? Ej, a ja Marikę muszę podnieść? Nie. Tego, two hand. Ej, w ogóle tego shielda to weź wyjeb. Okej. Okay. Essa. Nie, ja nie oglądam, ja to co off stream obejrzałem tego Bruce'a, no przecież nie będę tego oglądał. Tego, żeby po prostu wiedzieć, o czym ludzie na Twitchu gadają. Jebaka! Ej, jaki ma damage, k***a. Ty, odjebie mnie. Kurwa. Tego no-hita to ja chyba ustawiłem. Ma trzy ataki, jego zabić nie potrafię. Elden za ciężki. Jezu, kurwa, te... Rozpierdoli mnie zaraz od tych, kurwa, zdelayowanych ataków w Eldenie. No nie, no kurwa. A typ wyprowadza atak, ja walę roll, on jeszcze nie zaczął tego ataku. No nie, popierdol. Jezu, jak ja nienawidzę Eldena, kurwa! Jak ja, kurwa, nienawidzę Eldena. Ty możesz wyprowadzić atak, no nie? Pójdziesz sobie zrobić herbatę, wrócisz i on jeszcze nie skończy tego ataku. Nienawidzę Eldena, kurwa. No ale to skill issue, to tylko moja wina. To prawda, widzowie. Ja wolę grać w DS2 niż w Eldena, bez kappy. Nie, muszę myślenie przestawić. Dokładnie. Jezu, jak jestem słaby w gry. Nawet fajne te solsy. Fajnie się w to gra pierwszy raz. No kurwa, ile to będzie trwało, no? Ej, ja pierdolę, nie widzę tego. Nie widzę. To będzie długi gameplay. To będzie, widzowie, długi gameplay definitywnie. Ja muszę całą głowę przestawić, ja muszę myśleć innymi perspektywami. To jest inna gra. To jest tak, jakbyś, kurwa, grał w Sekiro, nie? To tutaj jest dokładnie to samo. Grasz w inną grę teraz. Ma i w inny sposób działa. Skup się.
I znowu to robię. To nie są Dark Soulsy, chyba widzu. Widzowie, kto za mnie zagra, nie? Ma trzy sekwencje i skok. Ma trzy sekwencje, dwa przedłużone, trzeci szybki skok. Ale kurwa, wyczekał. Dobra, jeszcze jedno combo. No. Zgridowałem. Kurwa. A wy lubicie, nie? Czat na Twitchu, jak coś komuś nie wychodzi, nie? Lubicie to oglądać. Ja powinienem zrobić może od razu SL1, żeby było jak najwięcej wyjebek. Jezu, jaki ten przetrzymany atak jest zjebany! Rozjebie mnie ten przetrzymany atak zaraz, nie? No tym idzie. Chcesz zaatakować? No, zaatakuję. Chcesz wykonać rolę? Wykonaj rolę. No, wykonałeś rolę? Nie, jednak za wcześnie. Wykonaj jeszcze jednego, trzeciego, czwartego i może wtedy. Essa. Okej. Widzowie, słuchajcie. Jeżeli na jakimkolwiek etapie tego gameplayu chcielibyście dawać mi jakiekolwiek rady, to weźcie mały skrawek papieru, zapiszcie tam tą radę, zwińcie jak najciśniej możecie i zaaplikujcie to analnie. Okej? 18, 17 potrzebuję. Czy Elden ma 50% bonus siły? Stuhendowania ma, nie? Wiedźma. O, summony! Dobra, equipment. Inventory. 17 dexa teraz potrzebuję, tak? Ile ja mam dexa? 9, o fuj. Dwa levele jeszcze potrzebuję. Dobra, to może... To ja bym widzowie... Poczekajcie, muszę sobie tak bossów zaznaczyć. Który to był? Bo wszystkich bossów będę zabijał. Ten zabity, okej. Okay. Pasowałoby zabić coś? Dawaj kawalerię. Kawaleria jest w nocy? Kawaleria jest w nocy. Kawaleria i Pumpkin Head, let's go. Gdzie jest kawaleria? Tu na moście, nie? Ja już ją spotkałem. Te, a może Tri Sentinela zabiję? Bez kitu. Ja myślałem, że on w ministagerze jest, nie jakimś. Myślę, dobra, ty ma ministagera, nie? Z której strony się viscerala robi? Strasznie mam mały range, kurwa, na tym aksie, nie? Do pizzy St. Axe Fest. Nie mój problem, broń, problem broni, nie? Widzowie, tak trzeba. W takich kategoriach trzeba myśleć. To nigdy nie jest problem w tobie. Zawsze to jest problem czegoś innego. A może po prostu zrobimy sobie taki, wiecie, normalny gameplay z Eldena, że... O, boss mi zadaje dużo obrażeń. Może się pójdę do expie. Nie no, pojebać by mnie musiało. Ej, koń ma też iframesy? Czy nie? Go!
Messa. I 1000 expa, bo to Elden, nie? Animacje wsiadania i zsiadania, my framesy. Ale dash nie ma, ani skok nie ma. Oszustwo, no oszukałem grę wizowe. Patrzcie, jak teraz oszukuję, leveluję. Equipment, dobra. Tylko ja go muszę zawsze tu handować. Jaki on ma moveset? Ty kurwa, on nawet w miarę szybki jest, nie? Kawaleria. Dawaj, let's go, kawaleria. Kawaleria jest tylko w nocy? Muszę poczekać do nocy? Pa, 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 pa. No, nocna kawaleria jest w nocy. Tylko, że to jest broń unikalna, nie? Jej nie można dostroić pod siłę. Jej nie można pod siłę dostroić i... Somberami jest ulepszana, ta? To ten słynny no-hit runner. Nie, nie, nie. Happy Hob ma Happy Hob na Twitchu. To nie on. Czaty pomyliłeś, widzu. Ej, działa mi dymiarka? O kurwa, ale essa. Kurwa, czekaj, bo nic nie widzę w pokoju, nie? Nie widzę ekranu, kurwa. Ty, ja go z konia, kurwa, strącam. Ja mu konia biję. Paję, normalnie chłopu, kurwa, w nocy konia ubijam. O, ty kurwa. O kurwa. O kurwa. Gdzie mój konik? Gdzie mój konik? Koniku? Czekaj, bo z dwoma typami walczy naraz. Tarczownik mnie zrzucił. No, weź spierdalaj tym tarczownikiem, nie? Serdeczną tarczę mi dawał. Kawaleria. Kawaleria zabita. Dobra, widzowie, idziemy na tego, idziemy na Margita, czy robimy side bossów teraz? Ja bym chyba porobił side bossów, tak mi się wydaje. Tu Pumpkin Head chyba będzie tu. Ja nie wiem, jak ja przyszedłem Eldena kiedyś, nie? Bez kitu, jak nie było Wikipedii do niego. Nie mam pojęcia. Ty kurwo, dasz mi jakiś opener? Ale bleed, o kurwa! Ty Jezu, jakie bleedy są piękne. O chłopie. Gdyby tylko bleedy istniały w innych częściach. 10% życia będę miał więcej, chcę. Okej. Okay.
Pumpkin Head Dead, tak? Co teraz mamy, widzowie? Smoka walimy, nie? Tu jest dziś smok. Mogę pousuwać te? To usuń i to usuń. Ej, dla mnie to jest... Nie irytuje was to, że w tym Eldenie, patrzcie, na przykład zabijam takiego bossa i z tego nic nie ma, nic. No, zabiłem bossa i co ja dostałem? 1000 dusz, elo. To jest strasznie źle wyważony, mam wrażenie, w tym Eldenie. W takim Soulsie to zabijasz takiego bossa i od razu czujesz się silniejszy. Ogniem? Dziękuję. Basiaków z 50 zł. Ludzie, jest na sprawie 2K na czacie. Podziękować za Hitlessa wypada, należy mu się. O. Dziękuję bardzo, stary, za 50 zł. No jakby mi tak każdy kurwa 5 dych wysłał, to by było super. Widzowie, dajcie mi rady, jak mam grać w grę, powiedzcie mi, co mam robić, gdzie go bić, jak go bić. Ja nie dojdę do tego sam, musicie mi szybko powiedzieć, jak grać. Czym się skacze? A to czerwone leczy, czy nie? Gdzie miecz leży najlepszy w grze? Co podnieść? Bo zbije, unikać czy nie unikać, widzowie? Jakiś bleed immune. O ty k***. O ty k***. O, ty kurwo. Spalił mnie. Dlaczego Elden musi taki być, że bijesz se bossa, wszystko jest okej? Okay, i nagle... Kurwa, cały świat wybucha! Oj, jest kurwa wszędzie. Bleed. Ty no panie, mogę go trafić, stary. Essa. Kimakar, dzięki za stówę, ale essa! Bom, 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 bom! A! 5K dusz. No nie no. Bez kitu, czuję się, jakby mnie ktoś do dupy napluł, jak zabijam tych bossów w Eldenie. Z nich nie ma nic. Dobra, tu się kończy generalnie moja wiedza na temat bossów z Eldena. Gdzie mam iść dalej? Może Tamae się zna? Tamae, gdzie iść? Powiedz mi. Słuchajcie, Elden to jest gra o eksploracji. To była gra zrobiona dla takich totalnych normików, nie? Tutaj idziesz i mówisz, o, pa, fajny zamek, pójdę tam. I idziesz. Idę właśnie, no. Wiem, że tam jest Somber dwójeczka. Spokojnie, czas, spokojnie. Do wszystkiego dojdziemy. Będzie Olbossus, nie? Ale uwielbiam zapach dymu. I to nie dlatego, że jestem jadowitym sukinsynem. Ej, a to tu też chyba jest nocny boss, nie? Poczekaj, tu też nie powinno być nocnego bossa. To jest kawaleria, też mi się tak wydaje. Masz jakiś poradek, sprawić, że ta gra była trudniejsza? Elden? Nie wiem, nie leveluj. Przestań levelować. Spokojnie, widzowie, spokojnie. Wiem, że jest kawaleria. Sam to powiedziałem. Na chillu. Elden to jest jednocześnie najtrudniejszy i najłatwiejszy. No, dokładnie tak jest. Zależy, jaki chcesz, żeby był dla ciebie.
Chyba sobie zrobię na samym początku teraz ten półwysep. Zlutuję go całego, nie? O, tam jest chyba somber, nie? Do ilu ja mogę broń ulepszyć w tym kowadle? Moją będę mógł plus 10? Moją będę mógł full ulepszyć? Moją unikalną broń. Somber do 2. Dobra, broń plus 2. Ty, jaki to ma dobry upgrade damage'a. To ma 30 damage'a więcej. Czy ma SL1 nie zrobię? Raczej za słaby jeszcze jestem w Eldedzie na SL1. Zbyt mało znam movement. Zbyt... Learning curve by był strasznie zaburzony przez to, żeby mnie wszystko w pewnym momencie one-shotowało, nie? Ale na pewno zrobię SL1 kiedyś. W formie challenge'u. Najgorsze stoi mu w Eldenie, że chcę zrobić bossów na takim ich normalnym curve'ie, nie? Nie będę sobie na siłę utrudniał, żeby było jak najgorzej, nie levelując. Ale chcę zrobić teraz tych side bossów, bo potem będą trywialni, nie? Bo na przykład Margit daje ile? Z 20 tysięcy dusz? To ja z Margita dostanę z 10 leveli, nie? Więc jak ja zabiję Margita i wrócę na tych bossów, to będzie lipa. A znowu z drugiej strony, jak zabiję tych bossów, to będę miał prostszego Margita. Więc staram się wybierać teraz takie trochę mniejsze zło, nie? Bo wiem, że tymi bossami się jakoś giga nie przeleweluje. 12 tysięcy. Się wydaje, że ja i tak już mam bardzo silny prep face, nie? Ej, ale to nie jest boss. To nie był boss. Ty, zostałem oszukany. Ty, no zostałem staroszukany. Zrobię chyba całą dolną część mapy teraz. Ale wiecie, jak przyjemnie się gra? Ja chyba potrzebowałem czegoś takiego. Strasznie mi się przyjemnie gra w tego Eldena, bo te no-hity to strasznie stresujące są, nie? A teraz sobie gram. Normalnie mogę hita przyjąć, wyleczyć się. Zajebiste uczucie. Umrzeć mogę. Ej, da się cancelować hardfalla w Eldenie? Dobra, dawaj niedźwiedzia, skurwysyna. Seral? Kurwa. A nie, dobra, zdążyłem. Boom! O, talizman. Co mamy jeszcze? Kawaleria. Dawaj, kawalerię jeszcze raz walimy. Ona tu jest, nie? Tylko w nocy. Essa, widzowie, essa! Nie no, bleeding jest tak satysfakcjonujący. Bo bleeding jest w innych soulsach, ale w innych soulsach większość bossów jest na to odporna. W których soulsach da się zagrać normalnie pod bleeda? W jedynce nie, w dwójce nie, w trójce nie, w Bloodborne nie. O kurwa, ma korbacz, ale zajebiste. Ty, bo utknęliśmy w sobie. Kiedyś do podstawki chodziłem, wszedłem do kumpla. Szliśmy do kumpla po szkole grać w Heroesy. Mieliśmy 10 lat wtedy. I do windy weszli jego sąsiedzi. Z dwójką psów. I te psy zaczęły się przy nas pierdolić w windzie, nie? Byliśmy w 4 osoby w windzie. 2 psy. Psy się zaczynają pierdolić. Babka pisnęła, bo się wystraszyła. Psy się wystraszyły, skoczył jeden, obrócił się 180 stopni, były do siebie odwrócone dupami, chciały zacząć uciekać, baba pisze jak pojebana, psy się zakleszczyły, nie? I psy próbują od siebie uciekać, jak z chińskiej tej przypowiedni, nie z przypowiedni, tylko z tej chińskiej zagadki, nie? Baba pisze, psy piszczą, a my śmiejemy, nie? Bo mamy 10 lat.
No. Psa. O kurwa, ile fajna broni. Uwielbiam, widzowie, ten, takie bronie, nie? Ej, bo ja dwóch bossów zabiłem. Pójdę sobie chyba w życie do 20. Jakie są kapy w Eldenie? Siła z ręka 50. Ale siła przez tu handowanie ma niższy. Kawaleria zabita. Co teraz walimy, widzowie? Deathbird. Deathbird też jest tylko w nocy. Tu widzę, gdzieś jest, tak? Ale ci bossowie są bez polotów, chuj, jak na razie. Nie, schodzę z konia, bo głowa mnie już boli od tego konia. Ile można walczyć na koniu? Liczy ktoś deady? Ile myślisz, że deadów robiąc all bosses? Wszystkie są tam 160 bossów. Z 300 zrobię. Się wydaje, że tak koło 300. Znudzi mi się to w połowie. Jest spora szansa na to, no. Aha, jest dzień, tak? Teraz? Dobra, jebać go, kurwa. Jak jest dzień i mam wracać. Idę na tego. Miss Bigotten. Nie, chodzi ci o tego smoka, co się go bleedem zabija, żeby mieć dużo run? To nie, nie robiłem tego. Ale te, chyba przed Margitem ja już nie ulepszę broni, nie? W sensie jakbym robił jakiś taki dziwny puffing, tym ulepszył. Ale plus 2, chyba plus 3 nie masz w tej części, nie? Ja pierdolę, widzowie, jaka droga daleka, czemu nikt nie mówi, że to jest ognisko gdzieś przed nim? Mogliście powiedzieć. Ja nie potrafię stwierdzić, czy ten miecz jest szybki, czy raczej jest wolny i ciężki. O, jest, faktycznie. To jest charged attack, tak? Ty, kurwa, to jest special o kurwa. Ej, to ma iframesy? Ej, kurwa, powiedzcie mi, że to ma iframesy. Wcześniej L2, a potem R2. Dobra. To fajnie wyglądają te ataki, ale wróćmy już do spamowania jednego przycisku. Oho. Oho. Ale go jadę, k***a. Ej, widzowie, Elden w Polsce teraz jest tak popularny, że na streamach jest dużo dzieci? Czy o co chodzi? Elden stał się jakimś nowym GTA RP? Pa, pa, pa. Pa. Amanda chyba gra, nie? Pod tego Grafted Sworda. Ej, zajebisty jest ten atak. To mi daje 30 życia. 30 życia to jest u mnie 5%. To jest bardzo duży boost. Okej. Okay. Ten zrobiony. Co nam zostało w tej części mapy? Robimy tą część mapy, czy już wyjebane w nią? No muszę zrobić teraz. No skitu, muszę zrobić teraz. Zrobię i będę dawaj tego Deathbirda. Robię tą część mapy, idę na Margita, nie? Jaki challenge jest zrobiony? Nie no, gram w grę trzeci raz, ale ja ją raz przeszedłem. Przy drugim po przejściu ostatnio zdropiłem, bo już miałem dość. Więc ja sobie odświeżam grę. Teraz widzę, że będziemy jebać tego Eldena bardzo długo. Zrobię sobie kilka takich playthroughsów. Doprowadzę do momentu, aż będę robił jednego playthroughsa na stream. I sobie potem porobimy jakieś challenge. Zrobimy sobie jakieś kurwa sorcery only, czy...
Essa. Essunia, widzowie, essunia. Gra dla dzieci, gra dla dzieci.